Gry w tajemnicze podziemia rozpoczynamy od przetasowania 20 płytek w swoim kolorze. Karty te układamy obrazkiem skarbu do góry w jeden stos. Pozostali gracze kładą płytki w swoim kolorze obrazkiem labiryntu do góry, gdzieś w zasięgu rąk. Rozgrywka rozpoczyna się, gdy pierwszy z graczy zdejmie ze stosu płytkę. Pokazuje on ją pozostałym graczom, by mogli ze swojego zestawu odszukać identyczną kartę. Następnie każdy z graczy umieszcza ją w dowolnym miejscu na swojej planszy. W kolejnej turze pierwszy gracz ponownie zdejmuje nową płytkę ze stosu i wszystkie czynności się powtarzają. Rozgrywka trwa do momentu ułożenia ostatniej, 16. płytki. Celem zabawy jest takie ułożenie labiryntu, które pozwoli na zebranie jak największej liczby skarbów i ominięcie potworów. Każdy skarb wart jest 1 punkt, natomiast napotkanie potwora skutkuje odjęciem 2 punktów. Podliczanie punktacji możemy ułatwić sobie kolorowymi znacznikami dołączonymi do zestawu. Każdy skarb, do którego da się dotrzeć w labiryncie, oznaczamy żółtym krążkiem, a każdego potwora czerwonym. Zobaczcie, jak odmiennie mogą wyglądać labirynty skonstruowane z tych samych płytek. W trakcie naszej rozgrywki udało mi się zebrać 9 skarbów, ale w wyniku konfrontacji z dwoma potworami ostatecznie otrzymałam 5 punktów. Z kolei Grzesiek zebrał 10 skarbów, ale napotkał na 3 potwory, przez co jego ostateczny wynik okazał się niższy niż mój. Wyniósł jedyne 4 punkty. O trudniejszym wariancie gry i naszych wrażeniach z tajemniczych podziemi opowiadamy na stronie damagier.pl.